Niedziela, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich to początek Dziejów Apostolskich. Opowiada ono o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i podaje też ostatnie słowo, które Jezus powiedział według Dziejów Apostolskich do uczniów. Ostatnie zdanie brzmi tak. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalemie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Gdy otrzymacie Ducha Świętego, wtedy otrzymacie moc. Pomimo, że 3 lata byli z Jezusem, pomimo, że mieli supermistrza, pomimo, że słyszeli najlepsze kazania, pomimo, że widzieli największe cuda, nie byli w stanie wytrwać pod krzyżem, nie byli w stanie nie bać się, oczekując na Jezusa zmartwychwstałego. Dopiero Duch Święty da taką moc, że ci sami uczniowie, którzy byli zalęknieni, pójdą na cały świat i nawet oddadzą życie. My chyba ciągle niedowartościowujemy Ducha Świętego. My chyba ciągle nie wierzymy w to, że tym, który pcha Kościół do przodu, który jest mocą w Kościele, to jest Duch Święty. I tak jak ojciec Karola Wojtyły powiedział do niego, nie jesteś dobrym ministrantem, bo się za mało modlisz do Ducha Świętego. Tak samo może w nas jest coś takiego, że za mało w nas jest Ducha. Naprawdę Ducha, nie dyskusji, nie rozumienia, nie wiedzy, nie umiejętności, nie psychologii, nie pedagogiki, nie katechetyki, nie egzegezy, ale Ducha, po prostu Ducha Świętego. Trzeba otrzymać moc Ducha Świętego, żeby móc robić takie rzeczy, które robili apostołowie. Jeśli chodzi o psalm, nie wiem, czy zauważyliście, że już 3. dzień z rzędu będzie ten sam psalm, psalm 47, i za każdym razem różni się troszeczkę wersetami, ale pierwsza strofa zawsze była taka sama i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. I może to jest dla nas jakieś takie wezwanie, żebyśmy klaskali Bogu. Nie wiem, ile razy klaskaliście Bogu w życiu. Żeby po prostu wziąć i zaklaskać Bogu. Tak jak klaszczemy, nie wiem, ludziom młodym na ślubie, tak jak klaszczemy dzieciom, tak jak klaszczemy sportowcom, żeby zaklaskać Bogu, klaskać Bogu, uderzać dłonią po prostu o dłoń, jakby wyrazić takim gestem cielesnym to, że Bóg jest Panem. No, alleluja. On rządzi, On jest Królem całego świata. No niesamowita radość, jak gol zostanie strzelony, jak mistrzostwo zostanie zdobyte, jak dziecko pięknie zaśpiewa, jak jest jakaś euforia, to człowiek chce klaskać. Jeśli chodzi o drugie czytanie, to ono nam od razu stawia rzecz bardzo prostą, w sensie takim do zrozumienia, trudną do wykonania. Otóż święty Paweł pisze tak: Bóg niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. W głębszym poznawaniu Jego samego. To, co jest najważniejsze, to żeby mieć mądrość i ducha w poznawaniu samego Boga. Pamiętam w seminarium na pierwszym roku, kiedy wszedłem do biblioteki, to sobie pomyślałem, że chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o Panu Bogu. Że skoro mam życie poświęcić dla Pana Boga, skoro Bóg mnie wybrał, to dobrze byłoby, gdybyśmy się poznali, że chciałbym się naczytać wiele na ten temat. Potem gdzieś to z latami znika. Ale czy to nie jest prawdą, że to, co jest najważniejsze w życiu chrześcijanina, to jest poznawać Boga? Czy nie jest prawdą to, że my się koncentrujemy na jakichś takich szczegółach, drobiazgach, zamiast na poznawaniu Jego samego? Czy nie jest prawdą to, że mamy 20, 30, 40, 50, 60 lat i tak naprawdę nie znamy Go bardziej niż znaliśmy Go kiedyś? Poznawać Boga, chcieć poznawać. Może w Wniebowstąpienie to jest dobra okazja do tego, żeby człowiek sobie zrobił dobre postanowienie. Chcę Cię poznać. Chcę Cię, Boże, bardziej poznać. Nie tyle ludzi, nie tyle ten świat, bo go ciągle poznawałem, ale chcę bardziej poznać Ciebie. Ewangelia jest zaskakująca, zwłaszcza w kontekście pierwszego czytania, bo Ewangelia to jest końcówka Ewangelii Mateusza. Ostatnie znowu zdania, ostatnie słowa. Jezus mówi na końcu, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I można by powiedzieć, skoro Jezus powiedział, idźcie, no to powinni pójść, a jednak nie poszli. Dlaczego nie poszli? No bo wcześniej musiało nastąpić zesłanie Ducha Świętego.
A więc nie zrozumieli Jezusa dosłownie. Aha, skoro powiedział idźcie, no to nie czekamy na Ducha Świętego. Nie, idźcie, ale mogę pójść wtedy, kiedy Duch Święty stąpi na mnie. Może to jest mały szczegół, ale jest szalenie ważny, bo nieraz w Kościele mówimy, powinniście głosić Ewangelię, powinniście być apostołami, powinniście dawać świadectwo, idźcie do zakładów pracy, idźcie do miejsca, gdzie się uczycie, idźcie do waszych rodzin, idźcie do waszych znajomych i głoście Chrystusa. Tak, ale możesz pójść wtedy, kiedy z tobą będzie Duch Święty. Bo kiedy nie będzie z tobą Duch Święty, to cię pobije świat, pobiją cię ludzie, pobiją cię w ten sposób, że cię złamią twoją wiarę, nie wzmocnią, ale złamią. Tak, to prawda, że trzeba iść, ale lepiej nie iść do ludzi, jeżeli nie ma w nas Ducha Bożego, niż iść do ludzi i im takim tłumaczyć Ewangelię, że im to bardziej zaszkodzi im i jeszcze nam samym. Żebyśmy o tym nie zapominali, że Pan Bóg nas posyła, Pan Bóg chce nas posłać, ale Pan Bóg przede wszystkim chce, żebyśmy nie szli na wojnę, żebyśmy nie szli na głoszenie Ewangelii, nie szli na pasterzowanie bez tego największego pomocnika, największego, jaki może być i jakim jest Duch Święty. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.